Dzisiaj kontynuujemy temat związany z zamianą jednostek. Dziś będziemy zamieniać wszystkie poniższe jednostki na decymetry. Nasze przykłady. Zaczynamy od 5 mm. To ile decymetrów? Tu mamy pytanie. To ile decymetrów? Więc musimy sobie pomyśleć, co my w ogóle wiemy. Wiemy, że 1 cm to 10 mm. Co dalej wiemy? Wiemy, że 1 decymetr to 10 cm. Teraz musimy skorzystać z tego, co tu wiemy, czyli 10 cm równa się... Czekajcie. Razy 10 mm. Co tu zaszło? Centymetr wiem, że 1 centymetr ma 10 mm. Z tego skorzystałam. Czyli łącznie mój 1 decymetr ma 100 mm. Tak? Więc wiem, że 1 decymetr ma 100 milimetrów. No to teraz pytanie takie. To ile milimetrów? To ile decymetrów ma 1 milimetr? Ha. Musimy to podzielić przez 100. Czyli mamy tak, 1/100 decymetra, to otrzymujemy 100 przez 100 milimetra. Zapiszę celowo w dwojaki sposób, równa się 1 milimetr. Po co ja to w ogóle wszystko tutaj tak rozpisuję? Raz, żebyście wiedzieli, że możecie korzystać z tego, co wiecie. Popatrzcie, to dużo czasu nie zajmuje, a nie musicie nowych rzeczy się uczyć. To jest ważne. I jak z tego skorzystać? Popatrzmy, mam 5 mm, to się równa. Piątkę przepisuję razy, najpierw napiszę, dobra, 1 decymetr. I teraz tak. Piątka została przepisana, tak? A tutaj milimetr zamieniłam na coś takiego. Dlaczego? Bo ja wiem, że 1 milimetr równa się 1/100 decymetra. Stąd to wiem. Tutaj to wszystko wyprowadziłam. Więc jeszcze raz, jak do tego momentu coś jest nie tak, gdzieś tam coś, jakiś niuans do końca nie rozumiecie, czy nie rozumiesz, napisz w komentarzu. Ja mogę dograć filmik, jeszcze raz tłumacząc w inny sposób to. Nie ma problemu. Więc kontynuujemy. 5 razy 1/100, no to jest 0,05 decymetra. Pierwszy przykład. Lecimy dalej. Pierwsze, drugie. 5 centymetrów to ile decymetrów, tak? Co ja wiem? Tutaj już mam, że 1 decymetr to 10 centymetrów. I teraz tutaj muszę podzielić to przez 10. Dlaczego? Żeby wiedzieć, ile 1 centymetr ma decymetrów. Więc mam znowu 1/10 decymetra. To się równa 10 przez 10 jest 1 centymetr. Czyli mogę zapisać, że 1 centymetr to się równa albo tak 1/10 decymetra, albo mogę zapisać to za pomocą ułamka dziesiętnego. Wybierz jak wolisz. To się równa. 5 przypisuję przy razy 1/10 decymetra. I znów tą moją piątkę przepisałam. Na bezczela nie myślałam. Nic kompletnie przepisałam. I ten centymetr zamieniłam na to. Dlaczego tak zrobiłam? Bo wiem, że 1 centymetr to
Jedna dziesiąta decymetra. Możecie zapisywać to w taki sposób. To naprawdę jest to samo, tylko dla oka trochę inaczej. Macie pytania do tego momentu? Jak nie, to ja tutaj zapiszę sobie na boku, że 1 mm to 1 setna decymetra i 1 cm to 1 dziesiąta decymetra, ok? Bo muszę przygotować sobie miejsce na kolejne przykłady. Bum, 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 bum. No i robimy dalej. Kolejny przykład to ile decymetrów ma albo wynosi 5 metrów. To się równa. Co ja wiem? Ja wiem, że 1 metr to 10 decymetrów. Czyli 5 razy 10 decymetrów to się równa 50 decymetrów. Tak? Piątkę przepisałam. Metr zamieniłam na to, bo wiem, że 1 metr to 10 decymetrów. Kolejny przykład. 5 kilometrów to ile decymetrów? Co ja wiem? No teraz tutaj musimy trochę znów pomyśleć. Bo. Bo co ja wiem? Wiem, że 1 kilometr to 1000 metrów, prawda? Co dalej wiem? Wiem, że 1 metr to 10 decymetrów, czyli 1000 razy 10 decymetrów to się równa 10 tysięcy decymetrów, tak? To mi się wzięło, bo tutaj 1 metr to 10 decymetrów, tak? Więc 5 razy 10 tysięcy decymetrów to się równa 50 tysięcy decymetrów. Piątkę przepisałam. Kilometry. Tutaj zamieniam, tak? Bo 1 kilometr to 10 tysięcy decymetrów. Jak macie do tego jakiekolwiek pytania, to piszcie. Bo teraz będziemy zamieniać nasze jednostki, gdy mamy podaną daną długość, za pomocą ułamka dziesiętnego. Więc tak, co tutaj nam brakuje? Że 1 metr to 10 decymetrów. 1 kilometr to 10 tysięcy decymetrów. To jest taka nasza mała ściąga. Puf, 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 puf. I teraz tak. 5,13 mm to się równa 5,13 setnych razy 1 setna decymetra. To się równa. Tutaj przepisałam i milimetry zamieniłam na 1 setną decymetra. Dlaczego? Bo 1 milimetr to się równa 1 setna decymetra. To jest ważne, bo z tego mogę skorzystać. I teraz znowu bawimy się z naszymi przecinkami. Jak mnożymy razy 1 setną, to pamiętacie, w którą stronę przesuwamy nasz przecinek? W prawo czy w lewo?
przesuwamy w tą stronę, czyli w lewo, więc otrzymuję 0,0513 decymetra, czyli 10 tysięcznych decymetra. Jak macie do tego momentu jakiekolwiek pytania, piszcie. Kolejny przykład. 5,12 centymetra to ile decymetrów? Więc przepisuję nasze 5,12, robię razy, tu mam ściągę. 1/10 decymetra. To się równa 512 tysięcznych decymetra. Już zaznaczam. Tą liczbę przepisałam. Centymetry zamieniłam w taki sposób. Dlaczego? Bo 1 centymetr to 1/10 decymetra. A tu już przemnożyłam. Więc jeśli masz kłopoty z mnożeniem, no to niestety musisz powtórzyć to. Już. Razy 10 decymetrów. Dlaczego? Bo 1 metr, tu teraz patrzę, 1 metr to 10 decymetrów. I co ja tu zrobiłam? Wzięłam. Oj, oj, oj. Przepisałam nasz początek, jak kompletnie tak jak wcześniej. I metry zamieniłam na 10 decymetrów. Dlaczego? Bo 1 metr to 10 decymetrów. I to się równa. Teraz jak mnożę razy 10, to przecinek idzie mi w tą stronę. Tak, czyli mam 51,1 decymetra. I ostatni przykład to 5 kilometrów i 5,14 kilometra. To się równa. 5,14 przepisuję razy. I teraz patrzymy, co my tu mamy. 1,000 decymetra. I pamiętamy, że przesuwamy o taką ilość, ile mamy zer, tak? Czyli jak my mamy 10 tysięcy, mamy 4 zera. Więc mamy 5, 1, 4, czyli już tu przecinek był, tu jeszcze ma jedno miejsce i jedno miejsce, czyli muszę dopisać jeszcze 2 zera. Czyli mamy 51 400 decymetrów. Dajcie znać, czy dla Was to jest jasne. Jeszcze tutaj, jak się zastanawiacie, co ja tu zrobiłam, to przepisałam. Nasz kilometr zamieniłam na coś takiego. Dlaczego? Bo już wcześniej Wam pokazywałam, że 1 kilometr to 10 tysięcy decymetra. Dajcie znać, czy wszystko jest okej.